8 marca w okolicach Centrum Przesiadkowego prezydent Andrzej Kotala wręczał kobietom kwiaty. No jak co roku staramy się właśnie w tym dniu, szczególnie dzisiaj, bo przecież głośno się mówi o tym, że prawa kobiet dzisiaj są zagrożone w Polsce w związku z taką czy inną polityką prowadzoną przez rząd. Wydaje mi się, że jest to taki gest właśnie, który podkreśla jednak mimo wszystko, że mamy, że są kobietami, tak? Wręczenie kwiatka i złożenie życzeń właśnie tak to należy traktować i odbierać. Wydaje mi się, że wszystkim kobietom trzeba życzyć wiele uśmiechu, radości, wiele słońca i oczywiście tego optymizmu kobiecego, który powoduje, że świat staje się piękniejszy, a szczególnie jeżeli kobieta jest u boku mężczyzny. Teraz byliśmy w okolicach Centrum Przesiadkowego, ale jeszcze obdaruje pan urzędniczki Chorzowskiego Magistratu. Tak. Jest też taki pomysł, żeby wszystkie panie dostały po kwiatuszku dzisiaj z okazji swojego święta i tak właśnie się stanie dzisiaj o 15, kiedy wszyscy będą już wychodzić, kończąc pracę. Każda kobieta dostanie też ode mnie kwiatek.